Iście dalej, tak jak tutaj trzeba do kościoła ciągle wszystkich, nie? No dalej.
Nie chcę takiego nieba, które w ten sposób niektórzy rozumują, tylko siedzieć na chmurkach i co? Nie wiem, na gitarze, tylko grać cały czas, albo na harfie. Nie chcę takiego nieba. Nudne by było. Niebo jest naszym domem. Tam jest pełne życie. Wszystko. Tam nie będziemy się nudzić, tak jak nieraz na ziemi. Nie? Lecz co? No nic mi się nie chce. No jedny jest znowu do szkoły. Nie dam, że mam strach. Trzeba przyjść, no właśnie, znowu w niedzielę do kościoła, o Jezu, bo na tej tak stajemy i tak postępujemy, pomrukujemy całe życie. Potem się dziwimy, że Pan tak patrzy na nas i mówi sobie, no jak ja mam do tego nieba przyprowadzić? Jak ja mam to zrobić? No ale Pan człowieka metody pokocha nas, kocha każdego człowieka bardziej niż jego Pana. Czasem matry martwią się o swoje dzieci, przychodzą. Ja mówię, nie martw się. Przecież Pan Bóg bardziej kocha twoje dziecko niż ty. Ty myślisz, że Pan Bóg chce źle dla twojego dziecka. Jeżeli Pan Jezusa posłał na krzyż, to to jak może Pan Bóg chcieć źle dla nas? A my tak czasem myślimy, że Pan Bóg krzywdę chce zrobić komuś, nie? Chociaż niektórzy tak żyją, że krzywdę sobie sami mogą zrobić, albo drugiemu człowiekowi, albo drugiemu człowiekowi. Ja pamiętam, jak byłem w naszym wieku, miałem wtedy kilka lat, może z 10, może z 9, no może 11, chciałbym policzyć. Ale ja z matematyki taki poszedł nie byłem, miałem dobrą ocenę, ale już 30 lat temu to już zapomniałem, że 40 lat ja miałem matematykę. U mnie w Paradzie Świętej były misje święte. Taki przyjechał misjonarz, miał taką brodę do pasa, taką miał brodę. Taki miał brudziło, że normalnie włosy długie. Wiecie, jak się to przeznali? Rumcajs. Taka bajka w telewizji leciała, wygląda jak taki rozbójnik rumcajs. No i tak się po rumcajs nazwali, ale był to niesamowity misjonarz. Przepięknie dzieciom opowiadać o Panu Bogu. Też cały kościół nas tam chodził i mój rodzaj mówił tak, ten misjonarz, że Pan Jezus zawsze wysłuchuje modlitwy dzieci. Zawsze. Jeżeli dzieci o coś poproszą, to Pan Jezus zawsze tej modlitwy wysłuchuje. Ja wtedy może miałem z 9 lat. Nie wiem, czy już byłem po pierwszej komunii, czy jeszcze przed. Nie pamiętam, ale misjonarz mówił tak, jak szczerze dzieci Pana Jezusa poproszą, to się dzieją cuda. I mówił, przygotuj się sobie na jutro jakąś prośbę do Pana Jezusa. Każdy miał sobie przygotować. O coś dobrego się pomodlimy. Bo Pan Jezus prosił, żebyśmy się wzajemnie za siebie o coś modlili. Takich dobre rzeczy. No i każdy miał sobie przygotować taką modlitwę. Prośbę do Pana Jezusa. Najlepiej napisać list. O co chciałbym Pana Jezusa prosić. No i oczywiście na drugi dzień dzieci przychodzą. Każdy ma list do Pana Jezusa. No a ja zapomniałem napisać. No zapomniałem, że i tak przeżywałem to, że nie napisałem tego listu. A miałem tyle fajnych pomysłów. Chciałem być strażakiem. Mówię, jak poproszę Pana Jezusa, to będę kiedyś strażakiem. Jak miałem 8 lat, to pierwszy raz już sirenę poczułem. Tak, buczała pół godziny, cała Polska się zleciała, kilka straży pożarnych. Koledzy starsi mnie namówili i powiedzieli, że jak włączę i wyłączę, to będę strażakiem. No i ja poszedłem. No i to najważniejsze z wszystkich oczywiście. No i włączyłem tą sirenę. Dajcie Bóg, odznakę, którą dostałem. Całe szczęście, że mój tata miał wtedy dobry humor tego dnia, bo się ten dla mnie skończyło. W każdym razie chciałem być strażakiem. Chciałem też być, wiecie kim? Chciałem być pilotem. Bo mieszkałem przy lotnisku. Patrzyłem w niebo i tak mówiłem sobie, ale to by było ciekawe.
powiem, gdzie dobrze przyjeździć na koniach, bo jadę na duże gospodarstwo i hodowa konie, no to ja jako już taki mały bąbel, 8 lat nie jeździ na koniec. Tak? No ręce sobie też powymijałem, parki, stawy, no właśnie z konia zleci, w biegu to już nie do tej koniec. Ale umiałem, nauczyłem się. I tak sobie myślę, po co ja tego Pana Jezusa bym miał poprosić? Kim ja bym w życiu chciał być? A ten Jezus też mówi, a teraz niech wszyscy wyciągną listy do Pana Jezusa i prośbę. No i sobie mówię, Lot, nie da, nie przygotowałem, ale klęska. Wszyscy tam koledzy kombinowali coś tam, a ja nic. I chyba coś mi nie pasowało. Zacząłem się rozglądać, a siedziałem w drugiej ławce, tak jak ty tutaj już nie wiem. Jak? Mateusz. No, jak Mateusz. No, też byłem ogolony, tak jak on, no nie miałem zarobku. No i co? I tak siedzę, zacząłem się wiercić, a misjonarz stał tu mniej więcej w tym miejscu i zobaczył, że coś nie gra. Tak spojrzał na mnie i mówi, a ty co? Nie przygotowałeś się do modlitwy? Się gorąco zrobiło, wiecie? Normalnie gorąco mi się powiedział, gdzie masz list do Pana Jezusa? Mówi, nie wierz się i nie rozmawiaj, tylko pomyśl, bo mi może ciebie dzisiaj Pan Jezus chce właśnie wysłuchać. Zamykaj oczy wszyscy, żeby wszyscy zamknęli oczy. Ciszę robimy, aby Bóg tylko odsłuchać Kościele. Uwaga, 3-4, cisza! Wieczór Polski odprawiał, że i
Paweł Boczewski też odprawiał właśnie o misję parafiowską. No i ja przyjechałem też do mojej parafii odprawić pierwszą procesję stanowem wieczorem w sobotę, niedzielę miałem być msza, a ja po cichutku wypchnąłem się z tą rodziną i przyjechałem zobaczyć, jak jest przygotowany kościół na tą pierwszą mszę. Pięknie był udekorowany. Na tych filarach wisiały takie potężne kosze z wylewającymi się pięknymi kwiatami. No na kilku kolejków powrót grup, tak wiemy, i oni cały kościół kwiatami wyprowadzali. Tak patrzę, mówię, Panie Jezu, to dla Ciebie. Taki piękny kościół. Patrzę na ołtarz, a moja babcia wyhaftowała haft na ołtarzu, ręcznie ponad pół roku haftowała tak duży haft, wszystko ręcznie, z miłości do Pana Jezusa i na Boże ołtarze przepiękne obrusy, o, takie jak te, tylko to są tak hafty robione, to są hafty, które te nie są ręczne, ale ta babcia wszystko ręcznie zrobiła, wiecie, ciężka praca. Myślę sobie, Panie Jezu, babcia to zrobiła, żeby się podziękować za to, że ta wnuka misjonarka, babcia jeszcze żyje, ma 91 lat, jeszcze żyje. Bardzo sławionka, że jest, pewnie nie tylko Pan Jezus już przyjdzie i ją zabierze, bo babcia już jest przygotowana, mówi, już chce wracać się do domu, już się męczy. I tak patrzyłem na ten kościół, na ten ołtarz i tak się zacząłem sam wieczorem w kościele zastanawiać, Panie Jezu, jak to się stało, że ja zostałem misjonarzem? Przecież ani w szkole podstawowej o tym nie myślałem, ani w szkole średniej, ani potem, kiedy uprawiałem te wszystkie sporty, kiedy jeździłem szybkimi motorami, kiedy miałem swoją firmę i biznes, który zarabiałem duże pieniądze, ja w ogóle nie myślałem o tym, żeby być misjonarzem. Jak to się stało? I wtedy właśnie Jezus przypomniał mi jedno wydarzenie z mojej młodości. Jak myślicie, co on mi przypomniał? Co on mi przypomniał, chłopcy? No pomyślcie. No, co on mi przypomniał? No, jedno, co przypomniał? Ja myślę, nie. Ja, co mi mógł Pan Jezus wtedy przypomnieć? Moją modlitwę. Przypomniał mi Pan Jezus modlitwę z mojego dzieciństwa właśnie po, kiedy misjonarz mówił do mnie, pamiętaj, jak o coś szczerze Pana Jezusa poprosisz, to zobaczysz, Pan Jezus wysłucha i kiedyś Ci to przypomni, ale musisz to poprosić o dobrą rzecz. Jak ja wtedy tak patrzyłem na tego misjonarza przez palce i zacząłem Pana Jezusa tak prosić, najpierw go przeprosiłem, że nie napisałem tego listu dla niego. Ale powiedziałem Panu Jezusowi, Panie Jezu, ja bym chciał być dobrym człowiekiem. Bo mój tatuś, który mnie wychowuje, mówił mi ostatnio, pamiętaj Boguś, jak urośniesz i będziesz duży, to masz tak żyć, żeby nigdy z Twojego powodu ludzie nie cierpieli. Żeby nigdy przez Ciebie nikt nie musiał płakać z góry. Ja tak mówiłem, Panie Jezu, ja bym chciał być dobrym człowiekiem. I patrzę na tego misjonarza i nagle mi się tak spodobała jego uroda. I tak mi się spodobała ta piękna słowa, którą miał. I myślę, Panie Jezu, ja bym też bym chciał jechać w świat i też pomagać ludziom, tak jak ten misjonarz. Bo ma taką piękną słowę, ma taką fajną brodę. Mi się podobała ta broda, mówię, ten misjonarz spojrzał na mnie i mówi, zobaczycie, a Jezus nam kiedyś przypomni, że spełnił waszą prośbę. Minęło 20 lat, żeby Pan Jezus dopiero mi to przypomniał. Kiedy skończyłem wszystkie szkoły, kiedy skończyłem studia, na samym końcu Pan Jezus przypomniał mi, że o to go prosiłem. I od tego momentu zawsze proszę Pana Jezusa i modlę się razem z dziećmi
otwarte zamówienie takiego zakłamiałego grzesznika. Wiecie, co wtedy robię? Jak mam spotkanie w kościele z tymi maluchami z przedszkola, zapraszam ich do kościoła i każdemu małemu dziecku, przedszkolaczkowi, daję mój krzyż misyjny, byle komu nie daje. Mówię, przytul Pana Jezusa do swojego serduszka i poproś, żeby nawrócił serce jednego grzesznika, żeby mi pomógł. Jak małe dzieci zaczynają się modlić i przytulać Pana Jezusa do serca, to zawsze wyjął Jezusa. Pan Jezus mi pokazał, nawracali się najwięksi grzesznicy. Dokonywały się cuda czasem. Ludzie 24 godziny później przychodzili do kościoła na napisy i mówili, ojcze, co tu się dzieje? Ja całą noc nie mogłem spać. Co to jest? Coś mnie ciągnęło. Ja nie wiem, o co tu chodzi. Bo ja jak Pana Boga nie wierzę mocno. Ale wiem, że musiałem tu przyjść. A ja już wiedziałem, że to modlitwa małych dzieci. Jak małe dzieci się modlą, to serce Boga Ojca otwiera się bardzo szeroko. Ta Matka Najświętsza przychodziła na świat, do ludzi, to najczęściej przychodziła do małych dzieci. Właśnie do naszych serca nie są chłopców, nie są przewrotne, nie są zakłamane. To jest całkowicie inna świątynia niż już potem dorosłego człowieka, czasem pełna kłamstwa i wszelkiego brudu. Chciałem jutro z nami też się właśnie pomodlić. Chciałem prosić, żebyście sobie jutro przygotowali taką prośbę do Pana Boga. Prośbę do Pana Jezusa, że jutro powiem Wam historię o mojej cudownej dziewczynie. Trzeba pamiętać, mam wspaniałą dziewczynę. No i nie jest to Matka Boża. Nie jest to Matka Boża. Ale jutro przekonam, jutro Wam o niej opowiem. Zdziwicie się, jaką mam prawdziwą przyjaciółkę serca. Tak? Niesamowita. Jak ona tutaj dzisiaj ze mną pracuje, to nawet Wam się powiem gdzieś. Tak? A jutro dopiero zacznie pracować na nas. I imię zdradzę jutro, bo jest niezwykłą dziewczyną, niezwykłą. Jedno mogę Wam powiedzieć, że ona jest już w niebie. Tyle mogę Wam powiedzieć. Ale to jest moja przyjaciółka, mała misjonarka, którą poznałem kilka lat temu. I rozkochałem się w niej, bo poznałem ją, jak umierała. I umierając, obiecała mi, jako mała dziewczynka, miała 5 lat, że będzie się za mnie w niebie modliła i za wszystkie dzieci, do których kiedykolwiek będę głosił Słowo Boże. Jutro Wam powiem o małej mojej przyjaciółce, prawdziwej misjonarce. Dzieją się cuda, ja proszę ją o pomoc. To jest skuteczna większość modlitwy. Dlatego na jutro przychodzimy sobie prośby, poprosimy aniołów, żeby te prośby zanieśli do nieba. Poprosimy też mamę Zosię, jak ma na imię, ta, która niesie mądrość, żeby nam towarzyszyła jutro, żeby nam przypomniała domu o waszych